Hej! Cześć! Jestem z Katosu, która straciła głos. No także dzisiaj będę to krzyczeć, przepraszam. Jesteśmy ogólnie po otwarciu sklepu Nyxa w Warszawie. Bardzo Wam dziękujemy za liczne przybycie. Tak, w ogóle super było Was poznać i korzystamy z tej okazji, od razu tak na świeżo nagrywamy, bo jesteśmy razem. Wróciliśmy do hotelu dopiero. Tak, i chciałyśmy coś nagrać razem dla Was. Na mój kanał też będzie filmik i nasi. Teraz właśnie, bo co robimy dzisiaj? Tak. Dzisiaj nagramy sobie taga, który znalazłam tam w czeluściach internetu i podzielimy go na pół i jedna część pytań będzie u mnie, a druga część będzie u Kasi na kanale, więc zapraszamy. A tak zapraszamy. Nazywa się? Lustereczko? Powiedz trzecie. Lustereczko, powiedz trzecie. A ja nie wiem, czy to widać w kamerze, ale mam tutaj cały biały rękaw. To jest czysta miłość. To jest czysta miłość na rękawie. Tak. Od tulenia po prostu. Kilka podkładów mi się odbiło po prostu. Ale nie szkodzi. Także tak, zwracajcie na to uwagi. Dobra. Okej, pytanie jest ile? 10? 10, tak. My super. Robimy 5 tutaj. No, idea. Czyli 5 tu i 5 tu. Okej. Zaczynamy. Przechodzimy do rzeczy. Pierwsze pytanie. Jak się czujesz bez makijażu? Ty pierwszy. To wywiad? No. Jak się czuję bez makijażu? Kiedyś średnio, i od kiedy się bardziej przekonam, bo miałam problemy skórne dość duże, i od kiedy się właśnie bardziej przekonam do pielęgnacji, to się bardziej wolę bez makijażu, bo nie mam... Nie roboty. I ostatnio odkryłam właśnie samoopalacz i stwierdziłam, że on działa jak taki delikatny podkład, no. Że wszystko wyrównuje, znaczy odkryłam na nowo jakby, no. Bo pamiętałam to kiedyś, ale przestałam, nie wiem, z lenistwa chyba i znowu zaczęłam tego samoopalacza używać i teraz się super czuję właśnie bez makijażu, bo to czuję się, że coś zrobiłam dla siebie małym wysiłkiem. A możesz wyjść bez makijażu na przykład gdzieś tam na miasto? A już miałam przytakiwać, bo no. Na miasto nie. Ale nie, chodzi mi, wiesz, że jedziesz do sklepu na przykład, ale nie do sklepu lokalnie. Za rogiem, tylko gdzieś bardziej... A ty to lubię makijaż nauczyć, tak. To już kwestia mi się wydaje estetyki, no. Jak to kiedyś Tom Ford powiedział, że ludzie, którzy o siebie dbają, to mają, to znaczy, że mają szacunek do innych osób, które je oglądają. No bo czasami widzisz kogoś tak średnio zadbanego i sobie myślisz, że fajnie było popatrzeć na tego kogoś, jakby był bardziej zadbany, nie? No tak, wiem, bo no. Właśnie jak, bo to jest to samo, co ja też kiedyś mówiłam, że jak na przykład zaczynam nagrywać, to nie bluźnię na kamerze, tak, bo to też jest szanowanie swojego dokładnie czasu. Tak. I, tak samo i też po prostu dbanie o wygląd, tak? No ale wracając do tego naszego pytania, to ja też się czuję bardzo dobrze z makijażu. I to z wiekiem jest coraz lepiej chyba, już pomijając to, że stan cery jest lepszy, ale my jesteśmy starsze i teoretycznie powinniśmy się czuć gorzej. Tak, ale mamy, wiecie, mamy zmarszczki coraz więcej, nie? Więc powinniśmy czuć gorzej, a czujemy się coraz lepiej, bo to jest takie so what, no to co z tego? Jak się komuś nie podoba, on to może po prostu nie patrzeć, tak? Albo obgadywać do woli, mi to naprawdę nie robi. To jest bardziej nasza sprawa, czyli tak. Nasza przyjemność jest to. Może nakładam ten makijaż, bo co mi sprawia, tak, ale bez makijażu też w porządku, ale nie do sklepu, tam gdzieś dalej. Tak jakby, no, jakby nam nie sprawiał makijażu, jakby nam makijaż nie sprawiał przyjemności, to by tych kanałów nie było chyba na końcu. No, i zaczyna się burza, więc nie wiem, czy to słyszałyście, ale no, zaczyna grzmieć. To będzie burza, nieco innego. Może drugie pytanie? Drugie pytanie. Gdybyś mogła wybrać tylko jeden element makijażu, to jaki byś wybrała? Jeden element makijażu? W sensie pomalowanie czegoś? No jeden produkt pewnie, nie? Brwi. Brwi, jak mówię, samopalacz sobie walnę. Tak, tak. Idziesz na śniadanie, ale bez makijażu idziemy. Nie, nie, brwi musi być. Brewkę, tak troszkę brewkę. Troszkę brewkę tylko. No to od razu zmieniam, bo oczy są widoczne. Już nie jest się takim wyblakniętym takim. Zazwyczaj te braczki w brwiach najbardziej się chyba rzucają, że człowiek jest taki blady. Brwi, ty? Korektor. Aha, no oczywiście. Każdy ma swoje, no. Jest to bez korektora, no. Ale fajnie jest być świadomym tych swoich, tak. Nie powiem mankamentów, ale takie rzeczy, co nam sprawiają przyjemność. Nie dociągnąć. Nie dociągnąć i taka jedna rzecz już poprawia humor, więc wystarczy to. Trzecia. A właśnie, też dajcie, odpowiedzcie ogólnie na wszystkie pytania, będzie nam bardzo miło. Dokładnie. Ale właśnie jestem ciekawa właśnie tego drugiego pytania, właśnie też, co byście wybrały, tylko jeden element makijażu. No właśnie, co jest dla Was najważniejsze? Ciekawe, czy ktoś będzie tylko potrzebował pomadki do ust. No, a są takie panie, co tylko się malują tylko usta i bez ust nie bez rzęs, bez niczego, tak. Wiem. Ale na przykład ich uroda wygląda najładniej, podkreślone usta, nic więcej nie trzeba. Nie? Ogólnie jak są kobiety z Bliskiego Wschodu, nie? Jak one mają te mocne brwi, takie naturalne, ciemną karnację, to nawet nic się nie potrzebują. No nie, pierwszy raz mają cienie pod oczami też. Ale już cała natura, naturalny makijaż. Natura, wiecie, po prostu tak już wygląda, jakby były pięknie umalowane, więc zazdro. No. Trzecie. Wydaje się, z całego świata znikają podkłady do twarzy. Możesz zatrzymać tylko jeden dowolny. Który byś wybrała? Wy już wiecie, jak ja bym wybrała. A ty? Ja nie oglądam twojego. No wiem, ale jak jest twoja odpowiedź? Ale co? Oni wiedzą, ja nie wiem, który.
Może ktoś nie wie. Oni wiedzą, bo już na pewno będzie, a wiem, że to jest Healthy Mix, nie? Healthy Mix. Forever and ever. O matko, mi się strasznie to zmienia. No taki jeden, że jak wychodzisz gdzieś, masz na przykład tak jak dzisiaj wyjście i wiesz, musisz czemuś zaufać. Mi się wydaje, że... Kat Von D? Kat Von D. Bo chyba już nie mogę powiedzieć She Said to Perfect Refining, bo się dowiedziałam, że go wycofali oczywiście. Czemu zawsze tak jest? A chciałam go spróbować. Zawsze tak jest. Nie, dla ciebie się nie podoba, jest bardziej matujący. Ale zawsze tak jest, że coś jest fajne, to wycofują. No. Chyba znacie tak. Tak z Anastazją i z tymi zmiennymi formułami. No kurczę. No, mi odpowiadaje. No tak, wiem. Zawsze na obrót. Dobra, to no, czwarte. Czwarte pytanie. Czym kierujesz się kupując kosmetyki kolorowe do makijażu? To tak jak ostatnio, zanim jeszcze odpowiesz ci przerwę, teraz jak byliśmy na imprezie Nyxa, to był chłopak z Eski i tam zadawał różne pytania. I się pytał, czy to jest tak, że kosmetyki muszą być drogie? Ogólnie to wszystko wycięli, bo ja tak skrzeczałam na tym filmie, bo musiałam się drżeć. Bo Kasia nie dotarła już na tą imprezę, ale się tak musiałam drżeć. Że prawie tak jak ona gadałam pod koniec wieczora, tak u mnie się to zregenerowało, a ona... Wycięli cię, bo skrzyczałaś. No, ale nie dziwię się, naprawdę. Ja sama nie mogę swojego głosu tam słuchać. Dramat. No, to ja też miałam wywiad, właśnie dzisiaj w takim to miałam. No. No dobra. Czym się kierujesz? Czym się kieruję? Kieruję się czym, żeby znaleźć coś, czego nie mam, czymś ciekawym. Mnie najbardziej przyciągają jakieś, tak jak pigment Inglota, coś się mieni na 2-3 kolory, albo coś ma takie ciekawe drobinki, takie ciekawe rzeczy, bo jak wiele razy Wam udowadniałyśmy, mam tam swoje preferencje kosmetyczne, ale można użyć tak naprawdę wszystkiego, tylko trzeba tego dobrze użyć. A jeżeli chodzi o takie oryginalne rzeczy, jakiś taki ciekawy odcień właśnie cienia czy pigmentu, bo jednak też pomadkę można zmieszać, też coś się osiągnie, takie podstawowe kolory mieć. Tylko brakuje mi na przykład, jakbym miała taki piękny pastelowy, taki eyeliner, jak ty masz na przykład paznokcie, albo taką pomadkę piękną, albo no właśnie takie ciekawe rzeczy, jakieś takie czego nie mam. No. A ta pomadka z Kat Von D nie jest podobna tego? Ta fioletowa? Ona by mi się wydaje, że jest bardziej fioletowa. Jest zdecydowanie bardziej fioletowa. Ale no taka prawda, że szuka się w pewnym momencie, jak już mamy mnóstwo tych kosmetyków, a my trochę w tym siedzimy. Ja siedzę od 2011, to już będzie 5 lat. To jest coś dłużej, nie? Troszeczkę, no ale zbierało się tego trochę. No, to już mamy naprawdę sporo doświadczenia z tymi kosmetykami i w pewnym momencie, jak co chwila jest to samo w każdej marce, to się szuka takiej perełki, tego czegoś wyjątkowego. I często to jest w drogich markach, bo one właśnie się starają robić jakieś tam selektywne, takie specjalne rzeczy, ale też coraz więcej właśnie marki drogeryjne wypuszczają takich fajnych. Ale Szewicki też tak mają, bo tylko właśnie się pójdzie jakaś fama o jakimś ciekawym, fajnym kosmetyku. Koniec, nie ma, wykupione. No, ale właśnie to jest fajne, czegoś takiego, co jeszcze nie mamy, bo to nas skręci, lubimy to i przyznajemy się do tego szczerze, nie szukamy jakiegoś idealnego podkładu, z tym wszystkim sobie poradzimy, coś takiego, co nas zakręci. Ale jest coś takiego, nie, że jak się zaczyna przygodę z makijażem, to chcesz mieć dużo wszystkiego, najlepiej dużo tanich, żeby było dużo tych rzeczy, a później tak za dużo tego jest, teraz idziemy w jakość. Minimalizm. Tak. I dlatego też często właśnie mam wrażenie, że osoby, które są na YouTubie już jakiś czas i zaczynają iść droższe marki, są oskarżone o snobizm. A to kompletnie nie z tego wynika, no bo... Po prostu się szuka dalej, tak się kombinuje, no. A że te drogie marki mają największe budżety i najbardziej się rozwijają, no to dlatego też mają najczęściej takie fajne perełki, nie? No to też. No, ciężko znaleźć też te wykończenia, chociaż drogeria daje te też. No, ostatnio z rozsyteczami, nie? Po prostu, tak. Kurczę. Wystyp totalny, w kremie, takie, siakie. I jeszcze fajne są, nie to, że tylko są, rzeczy, ale są po prostu super. No, można. Prawda? Nagrywa się? Tak. Nagrywa się. Pytanie numer 5. Co cię bardziej interesuje, makijaż czy pielęgnacja? Ciężkie pytanie. Ciężkie pytanie, bo bez jednego nie ma drugiego. Tak. Absolutnie. Jak jest niezadbana twarz, to najdroższy makijaż. Nie ma makijażu i no, ciężko bardzo powiedzieć. A jakbym miała tak coś wybrać? To jest powiązane po prostu. Ja sobie wyobrażam, że nie, faktycznie nie ma kolorówki, zostaje pod koniec dnia zawsze z gołą twarzą, więc jednak powiem pielęgnacja. Pielęgnacja, nie? Pielęgnacja. Bo pielęgnacja to jest chyba też najtrudniejszy element, który ma... się zakręciła. Najtrudniej nam jest chyba w życiu ogólnie, na tej naszej całej podróży makijażowej, znaleźć odpowiednią pielęgnację, która będzie skórze odpowiadała, wiecie, w 100%. A ponieważ
No, plus skóra się zmienia, tak, ale wiesz, skóra się zmienia, dojrzewamy. Najpierw wiecie, nastolatka, później kobieta i jeszcze dalej, jeszcze starsza kobieta, dojrzalsza kobieta. On to ta skóra też się zmienia i też ta pielęgnacja to jest takie ciągłe poszukiwanie złotego środka, ale tak właśnie jak powiedziała Kasia, bez dobrej pielęgnacji nie ma dobrego makijażu, więc... Lepiej dbać o swoją skórę niż o tą drugą skórę. Że gdybyście nawet zapomniały podkładu wiecie, makijażu, to no zawsze macie ten komfort, tak. Że będziecie dobrze wyglądać bez makijażu. Dokładnie tak. No jakoś szybko to nam poszło. I to już minęło 5 pytań. No. Może coś jeszcze poruszam jakąś kwestię, bo wiesz... Drugie 5 u mnie? Zapraszam, no będzie kompletny filmik wtedy. Tak. No fajnie się spotkać. A tam są tak. Też ciekawe te pytania następne, więc... No. I też właśnie będzie fajnie, jak odpowiedzi na 5 pytań tutaj, a 5 pytań te kolejne ukaść w komentarzach, to będzie takie spójne. To jedna część, druga część. Także zapraszamy. Tak jest. I było się miło znowu spotkać. Przepraszam, że ja coraz patrzę pogląd, ale pokręciłam sobie dzisiaj włosy. No, nie widać, czego dzisiaj nie widać. To sprostowały ci się w kosmicznym no, tempie. No, ale takie są dziwne teraz i nie wiem, co z nimi. Ja mam do czerwca. U niej się loki trzymają 4 dni. No, ile chce. Zazdro. Dobra, to co, to tyle. Zapraszam w takim razie na filmik do Katosu. Tak. Tutaj będzie link. I tyle. Dziękujemy wam bardzo za oglądanie. Pa!